Siemano, dzisiaj tak nie jeżdżąco, tylko sobie popatrzymy na infrastrukturę kolejową. Dzisiaj chciałem pogadać o renowacji pojazdów, odbudowie pojazdów i odświeżaniu pojazdów, bo często te słowa są mylone i na dźwięk słowa, inaczej, może nie na dźwięk słowa, na zapytanie się na forum o renowację danego samochodu, na dźwięk słowa kilkudziesięciu tysięcy albo i więcej tysięcy złotych ktoś dostaje zjazdu, bo mu to zrobią za 8. Więc to jest już temat, który poruszałem jakby na forum, tylko że gdzieś ten filmik się zapodział, jak gdyby, no zniknęła mi strona, jakoś tak nie będę wrzucał jeszcze raz tego samego. Jest taka sytuacja, że często są te pojęcia mylone, jeśli chodzi o renowację pojazdów i odbudowę pojazdów i picowanie takie, tak zwyczajnie na świecie, tak? Więc tu trzeba by było rozgraniczyć sytuację, bo wygląda to w ten sposób, że właśnie jest tak, że ludzie się pytają na forach, bo chcą sobie renowację odpierdolić, a tu się okazuje, że mają tylko na odpicowanie i to też nie za bogate. Więc czym jest renowacja pojazdów i ile powinna kosztować? No to zacznijmy tak, od wyjaśnienia pojęcia słowa renowacja. Renowacja dla mnie pojazdu osobiście i podejrzewam, że dla większości z nas, którzy siedzą w fachu, to jest rozebranie samochodu do ostatniej śrubki, wykonanie prac blacharskich z lepszym bądź gorszym skutkiem, no ale usunięcie generalnie wszystkich objawów korozji oraz polecenie z tematem, czyli tak, piaskowanie samochodu i polecenie z tematem, jeśli chodzi o powłoki, od gołego metalu po finalną warstwę dekoracyjną tak zwaną, tak? To jest renowacja pojazdów. Tu można za renowację pojazdów, jeśli chodzi o renowację pojazdów, ceny mogą się różnie kształtować i tutaj też trzeba zwrócić uwagę klientom na taką sprawę, że w momencie renowacja będzie kosztować więcej w sytuacji lakiernicza, bo ja się wypowiadam tylko na temat jakby lakierniczy, dlatego że temat lakierniczy znam. Renowacja będzie kosztować o tyle więcej, o ile mniej wydacie na blacharza, a nawet i więcej. Bo o co tu chodzi w tym wszystkim? Powiem tak, nie ma porządnej roboty blacharsko-lakierniczej bez blacharza. Czyli nie ma tak, że jeśli blacharz coś spierdoli po drodze albo sobie tam oszczędzi jakiś robót, że my nagle jesteśmy cudotwórcami i w tych samych pieniądzach zrobimy to, co powinniśmy zrobić w momencie, kiedy blacharka by była zrobiona na 100% ok. Mówiąc tak łopatologicznie, jakby przekładając to z polskiego na nasze, w momencie, kiedy zaczynamy używać dużych ilości kitu, no to w tym momencie musimy liczyć się z kosztami, bo o ile sama puszka szpachli, bo to jest naprawdę temat, który trzeba cały czas wracać, dlatego że on jest niezrozumiały dla klientów. Jedna puszka szpachli, która jest warta przykładowo 50 zł, to nie jest cały koszt, który ta puszka szpachli robi. Czyli, żeby wyrobić puszkę szpachli, to raz, że nam potrzebne są może godziny w nakładaniu, to może bym nie przesadzał, chociaż wiadomo, że to też się nie kładzie wszystkiego naraz, tylko trzeba warstwami, ale generalnie to wygląda w ten sposób, że każda puszka szpachli generuje dodatkowe koszty. To są koszty czasu, to są koszty papierów ściernych, to są koszty szpachelek, to są koszty tych tacek takich tekturowych, niektórzy używają, to są koszty nitra, to są koszty pędzelków, to są koszty ręczników. Nie przeliczałem tego nigdy, aczkolwiek kiedyś może spróbuję przeliczyć koszta puszki jednej szpachli położonej na samochód, ile to się przekłada w setek złotych tak naprawdę, bo sama puszka to jest 50 zł, tak? Więc to nie jest dużo. Ale sumarycznie tyle, co trzeba się koło tego nachodzić, to nagle się okazuje, że ta puszka szpachli generuje kilkaset złotych, o ile nie tysiąc więcej, tak? Przepraszam, to choroba jakaś mnie dopadła. O, już tam coś pędzi. Słoneczny na morzu. Wszyscy będą się kąpać. Więc tak, renowacja pojazdu następuje wtedy, kiedy mamy samochód obrany ze wszystkiego, instalacji, okien, śrubek, kół, zawieszenia, wszystko. Po prostu mamy gołą karoserię, taką jak jeździła w FSO Polonezy, jeździły przyczepione do tych skidów, jak to się mówi, tak? Wjeżdżały sobie do wanny i wyjeżdżały sobie, załóżmy, oczyszczone. I to jest wtedy, można nazwać, że to jest, zaczynamy dobry wstęp do tego, żeby zrobić renowację. No następnym krokiem po obraniu tego wszystkiego, no to już jest robota blacharska. I tu jest właśnie największy problem, dlatego że blacharza dorwać, który by robił rzeczy tak, jak się należy,
Bo nie oczekujmy, bo to jest też taka następna patologia. Oczekujemy od lakiernika, żeby przycudował to, co zrobił blacharz. No wiadomo, naszą robotę widać, ale jeśli blacharz spierdolił, a klient nie chce dołożyć, no to słuchajcie, no gdzieś trzeba te koszty ciąć. I tak to wygląda mniej więcej, że to się odbija bezpośrednio, praca blacharza się odbija na lakierniku. Więc to nie jest tak, że blacharz se może spierdolić, przyjdzie kit i będzie git. No jeśli tak mamy podchodzić do tematu, no to nie mówimy wtedy o renowacji, o jakiejkolwiek odbudowie, tylko o picowaniu samochodu. I to musicie sobie klienci zapamiętać, to są dwie różne rzeczy. Jeśli wykonamy już, załóżmy, udało nam się trafić w blacharza, który jest naprawdę ogarnięty, to też nie uniknie pewnych rzeczy, czyli rzucenia blachy, jakichś takich, wiecie, no typowo blacharskich tematów, gdzie potem my to musimy nadrabiać. I teraz tak, jeśli już mamy tą renowację, mamy tą blacharkę zrobioną, przechodzimy do lakieru. No, jeśli już jedziemy tak grubo, sami przyznacie, jeśli już tak się grubo pojechało, że się rozebrało samochód do gołej śrubki, bo nie każdy to rozbiera do gołej śrubki, no to nie wypadałoby sobie pojechać na najtańszym towarze, bo ten samochód już będzie zrobiony tak, że będzie to miało starczyć na lata, na dziesięciolecia nawet bym powiedział, bo takie zabezpieczenie antykorozyjne, jakie samochód dostanie po takiej odbudowie, jest kupę razy lepsze. Nie będę tutaj rzucał, czy dwa, czy trzy razy lepsze, ale na pewno jest lepsze od tego, co daje nam fabryka, co dawała w tamtym czasie fabryka i co, no nie oszukujmy się, dzisiaj te samochody to są opylane, tylko tyle co z wierzchu, a co się dzieje w środku, no to każdy lakiernik wie na nowych samochodach. Niedopryskane felce, wszystko właściwie niedopryskane, co nie widać tak bezpośrednio, tak? Więc ta powłoka lakiernicza, która znajdzie się na tym odrestaurowywanym samochodzie, na pewno będzie dużo lepsza, więc tutaj ja bym nie oszczędzał, jeśli chodzi o jakby finanse na materiał, no bo to jest głupota, no rozebrać samochód do ostatniej śrubki, wypiaskować, blacharkę zrobić porządną, tak? No i co? Jedziemy na bolu, tak? No wiecie co, to jest już chory pomysł. Jeśli mówimy o normalnej renowacji, kiedy blacha zrobił jak trzeba, no to jeśli chodzi już o koszty, no to powiem Wam tak, średnio to jest około 10 tysięcy złotych w materiał, plus minus oczywiście, i trzeba dodatkowo doliczyć koszty jakby takich pobocznych historii, czyli to są ręczniki, to są materiały ścierne, to są jakieś rozpuszczalniki, jakieś takie, które nam będą potrzebne do przemywania i tak dalej. To może się okazać, że przy renowacji auta osobowego 12 tysięcy złotych wsadzonych w towar jest taką kwotą, która jest bardzo realna i jest do zrobienia. A czemu, to zaraz Wam wytłumaczę. Druga sprawa, bo do czego ciągnę? Ciągnę do mniej więcej ceny, jaka powinna być w przypadku samochodu, który jest poddawany renowacji, tej prawdziwej renowacji. No to mamy już 12 tysięcy złotych kosztów, do tego trzeba doliczyć pracę, żeby to sprawnie wykonać, minimum dwóch ludzi jest do tego potrzebnych. I taki czas mniej więcej, według mnie, no najlepiej to renowację robić w lato, dlatego że, znaczy załóżmy sobie zacząć blacharkę gdzieś na jesień, przez zimę skończyć i na wiosnę zacząć robić. Dlatego że słońce w przypadku renowacji jest naszym sprzymierzeńcem, takiej renowacji, w którą chcemy kupę kapusty włożyć, bo odświeżać to sobie można cały rok. Ale taka renowacja, która wymaga dużo kapusty, albo to też wymaga finansów, bo można to sobie robić w zimę, wtedy nie żałujemy na nagrzanie pomieszczenia, żeby to wszystko siadło. Wiecie, promienniki, jakieś nagrzewnice, cokolwiek, co nam wspomoże ten proces utwardzania się i siadania towaru przyspieszyć, jest jak najbardziej wskazane. Ale jeśli ktoś chce jakby budżetowo to zrobić, w miarę budżetowo, no bo też to nie będzie tak, że będzie za darmo, to ja polecam okres właśnie wiosenny, letni do jakby renowacji takiej typowo lakierniczej. No bo blacharkę to sobie można zrobić w szopie, na dworzu. Wiecie, tam nic nie musi wystygnąć, tam w momencie, kiedy odkłada się migomat, spaw wystyga i to jest to, co już zostanie na lata, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. No to musimy sobie doliczyć koszty pracy dwóch ludzi przez dwa miesiące co najmniej, jeśli wszystko oczywiście przebiegło ze strony blacharskiej w porządku, tak? Więc tak już zbytnio się nie rozdrabniając, bo tam jeszcze dochodzą kwestie jakichś poślizgów, bo one też mogą wystąpić, to jest nic dziwnego, to nie ma co wieszać kurwa na lakiernikach psów kurwa czy na blacharzach, wszystko może się rypnąć,
to jest ręczna robota, takie odbudowywanie samochodu to nie jest fabryka, tak jak wtedy, że Polonez wjeżdżał, kąpał się, potem go robociki malowały i tylko przychodził Jasiek i go składał. Nie, to jest ręczna robota każdego elementu, każdy centymetr kwadratowy na tym samochodzie musi być dotknięty w jakiś sposób i stąd ta cena, stąd te jakby czasy i tak dalej. Więc w przypadku, kiedy u blacharza pójdzie wszystko ok, no to cena 50 tysięcy nie powinna nikogo... Ja będę forsował cały czas tą cenę, bo to jest taka cena, przy której można sobie zrobić już samochód w miarę porządnie. Nawet bym powiedział bardzo porządnie. Oczywiście w momencie, kiedy ten blacharz nam dupy nie dał i nie pływa mi cały bok, gdzie ja muszę betoniarkę rozrabiać, żeby to robić, bo to się wiąże z tym, że to będzie siadać. Nawet jakby nie było wygrzane, to pamiętajcie jedną rzecz. Poliester to ma skurcz. To nie jest blacha, to jest ciasto, po prostu to jest ciasto, które usiądzie i to jest taki cały urok tego sprzętu. Więc tutaj trzeba na początku samym, jak coś pływa, to gonić blacharza, a nie lakiernika, bo to blacha powinna być porządnie zrobiona. I w tym momencie mamy 2 miesiące pracy, bo nawiązuję dalej, 2 miesiące pracy 2 ludzi plus towaru za dychę albo lepiej, dochodzą koszty warsztatu, ogrzewania, prądu, wody, bo to sami wiecie, że to nie jest za darmo, a coraz fajniej to wygląda i myślę, że będzie coraz drożej. Więc to jest taka mniej więcej kwota na sam początek. Oczywiście w momencie, kiedy blacharz dał dupy, no ale samochód się trzyma, załóżmy, tak? Jest pospawany, ale mu porzucało i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy, tak jak mówię, dochodzi ciasto, to każda kolejna puszka szpachli generuje dodatkowe setki, o ile nie tysiące złotych, bo ktoś musi przy tym siedzieć, bo musi ktoś przy tym dłubać, ktoś musi to wyprowadzić i to zrobić. Więc to nie jest takie proste, jak się wydaje. A w momencie, kiedy dochodzi jeszcze kwit, bo na przykład klient sobie życzy fakturę, no to trzeba pamiętać o tych wszystkich podatkach, które na nas spadają i się okazuje, że ta kwota 50 tysięcy złotych początkowa może się przerodzić w 60-70, bo nikt nie będzie podatków płacił ze swojej własnej kiermany. Bo się okaże, że tak, a propos nawiązując do tego filmiku, który tam kiedyś rzucałem, ale gdzieś zniknął, no goście ode mnie wymagali, chcieli, żebym zrobił samochód bus na linii NFCC w glazuricie, podwójne malowanie z bezbarwnym, za trochę ponad 30 tysięcy złotych na kwity. No to wiecie co, jakby się to skończyło. Zarobiłby Morawiecki, zarobiłaby mieszalnia, zarobiłby ten gościu, co mi to dawał, no bo jakby musiał się postarać i zrobić to na igiełkę, bo tam była mowa o szpachlowaniu wszystkiego na samochodzie, wiecie, żeby było lusterkę, jak się spojrzy z tyłu, no to jeszcze zarobiłby, no ten, co mi to zlecił, podwójnie by zarobił, bo raz, żeby wziął kupę pieniędzy, jakby to odsprzedawał, a dwa, to by był fame, bo przecież on by mnie potem palcem nie wskazał, to tylko podwykonawca. No nie, ja nie będę robił w ten sposób. Jeśli mam zbierać jakiekolwiek pochwały, to nie będę robił za takie ja chcę jakby się podpisywać pod swoją pracą, a nie tylko, że wezmę parę złotych, przytulę, wszystkim rozdam dookoła, sam nic nie zarobię, a ktoś będzie za mnie zgarniał śmietanę. Nie, tak nie będę się bawił. Jeśli będę już coś robił przy jakimś samochodzie, to chcę być twarzą tego auta, chcę odpowiadać za to i Wam też to jakby radzę. Czyli tak, jeśli mamy być cichym wytwórcą, to bądźmy cisi, ale bądźmy finansowo zadowoleni i to wyjdzie nam na dobre, bo i tak zawsze będziemy mogli powiedzieć, że to jest nasz samochód, a przy okazji będziemy zadowoleni finansowo. I tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o renowację samochodu. I tu, drodzy klienci, musicie to zapamiętać. Renowacja to pierwsza podstawowa cecha renowacji, to samochód jest obrany do zera, samochód jest poddany blacharce porządnej, na samochód się wydaje najlepszy materiał, jaki jest dostępny na rynku i co najważniejsze, trzeba inwestować to w samochód, który będzie potem realnie do sprzedania za 2, 3, 4 razy więcej, także owszem, można zrobić samochód warty po zrobieniu 10 tysięcy, można na nim przeprowadzić renowację, bo kto komu zabroni, po co się ograniczać, jak to tak mój znajomy Krzysiek zawsze lubi, ja to słowo bardzo, bardzo jakby to określenie popieram, bo to po co się ograniczać, no. Jeśli ktoś chce zrobić najlepszego malucha w Polsce, który i tak będzie warty tyle co maluch, ale ma na to pieniądze i chęci, no to po co się ograniczać, tak? Można zrobić tak samo. Ale jeśli ktoś myśli w charakterze inwestycji, to nie tak jak ja się spotykam gdzieś tam w komentarzach albo we swoich wiadomościach, że ktoś robi blacharkę jakiegoś, powiedzmy, samochodu, już nie będę tutaj mówił jakby modelu,
I jak mówię, że porządna renowacja, a widzę mniej więcej po zdjęciach, że tam jest gruba robota i mówię 50 tysięcy złotych w górę, ktoś nagle mi mówi, że jest lakiernik, który mu to zrobi za 8. Wiecie co, no to ja już nie mam pytań, nie mam jakby dalej pola do rozmowy, no bo jeśli ten lakiernik zrobi to za 8 tysięcy, kiedy ja wiem, że dobry towar na to będzie kosztował 10, no to ja mu tylko życzę powodzenia i potem kupuj ta takie kurwa wyrenocjowane samochody, gdzie tam się nic kupy nie trzyma, gdzie towar jakiś chyba najtańszy. I to ja wam powiem tak, jak się kończy najtańsza renowacja? Najtańsza renowacja z reguły się kończy tak, że ktoś porywa się na takie coś, a potem samochód kończy w krzakach na kilka lat, jest odbierany, zardzewiały, zniszczony, jeszcze gorzej jak był, jak przyjechał do tego lakiernika, i potem jest płacz, wydane pieniądze, nerwy i tak dalej. Więc ja widzę to w ten sposób jeszcze, że w tej cenie takiej dosyć dużej jest jakby to, że jest coś słowny i terminowy, bo jeśli ja na przykład, ja tak działam, jeśli ja mówię jakąś dosyć dużą cenę za jakąś usługę, no to ja staram się te pieniądze jakby zabrać, tak, zarobić, przez co i się spinam do tego i to wszystko. Dobry przykład tu jest ta BMW. No, obiecałem klientowi zrobić ją w 2 tygodnie i słowa dotrzymałem. Po 2 tygodniach wręcz niemalże odłożyłem pistolet na wieszak i 99% samochodu jest skończone, tak? Więc no ja jeszcze tam będę musiał pojechać, jeszcze zrobię filmik na temat tego samochodu, bo widziałem, że się cieszył zainteresowaniem, chociażby przez ilość wyświetleń. Tak, już jest skończony, tak, to już jest, teraz to tylko sobie czekamy na klienta, bo ma sobie też z nami poskładać, bo tak, taki było założenie, że już w tej cenie to już niestety, ale trzeba sobie poskładać, porozbierać i tak dalej. No i klient jest chętny, tam mu się udostępni miejsce, trochę się pomoże i będzie git. Klient jest zadowolony, miejmy nadzieję, że mu to nie minie, że mu ktoś nie zacznie wkręcać, że przepłaciłeś i tak dalej. Ale to tak, poczkiem. Nie przepłacił, uważam, że jest okej. W każdym razie dalej. A druga jakby sprawa to jest picowanie samochodów, czyli odświeżanie. To jest, mamy do czynienia z odświeżaniem za każdym razem w momencie, kiedy nie pozbywamy się wszystkich warstw towaru, które były na danym samochodzie i go nie rozbieramy. Albo takie częściowe rozebranie typu wyjmę szybę albo coś tam, instalacja zostaje na podłodze, wszystko zostaje, tam nie wyjmujemy tego, tamtego. Nie, to już moi drodzy klienci, to już nie jest jakby odświeżanie, znaczy to już nie jest renowacja, tylko to jest picowanie samochodu. To jest, można to zrobić oczywiście zgodnie ze sztuką, tak, starać się, tam epoksydy, jakieś tam czasy odparowania, dobry towar, tu nic nie szkodzi, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić porządnie. I w niektórych sytuacjach to się opłaca, no bo jak mamy samochód warty 20 koła, no to nie będziemy w niego wkładać 100 tysięcy na roboty blacharskie, mechaniczne, lakiernicze, żeby on potem był warty 30 albo 50, tak. Ale po co się ograniczać? Jeśli ktoś chce, ja mogę zrobić i każdy lakiernik też to zrobi. Bo po co się ograniczać? Ale to jest w większości sytuacji ekonomicznie nieuzasadnione, więc tutaj ja bym sobie dał spokój. I następnym razem, drodzy klienci, jeśli wy mówicie coś o renowacji, to miejcie przed oczami obraz rozebranego do cna samochodu, kompletnej blacharki, kupowania wszystkich kabelków nowych, śrubeczek nowych, malowania i tak dalej. I kwota naprawdę 50 tysięcy w górę, od 50 do 100 tysięcy nawet bym powiedział, jeśli blacharka została jakoś niepoprawnie zrobiona albo nie ma części, wszystkie są klepane, trzeba szpachlować od kantu do kantu i równać na samochodzie i tak dalej, to może nawet to wynieść więcej, więc niż 50 tysięcy. Więc tutaj jakby mam nadzieję, że trochę rozwiałem, co to jest renowacja, co to jest picowanie. I powiem wam tak, jeśli chodzi o renowację, no to ja na przykład jakbym się tego podjął, no to daję już pełną gwarancję na samochód. W momencie, kiedy dokonuję picowania, czyli odświeżania samochodu, owszem, mogę coś tam poprawić za jakiś czas, ale jakieś takie dłuższe użeranie się ze mną nie ma sensu. I wam, drodzy koledzy, też to jakby podpowiadam, bo słuchajcie, nawet producenci towaru, a miałem tam okazję rozmawiać z przedstawicielami takich producentów, nie dadzą gwarancji na swój towar, dopóki jest coś pod nim oprócz blachy. Więc skoro producenci w ten sposób grają, co bardzo rozumiem i ja jestem jak najbardziej za,
to my lakiernicy nie bądźmy dupami i nie świećmy za poprzedników oczami. Bo widzicie, no ja miałem taką sytuację z busem, gdzieś tam coś się zadziało, gwarancję obiecałem, poprawiłem, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że no nie za bardzo to tam wyszło. Oczywiście klient tam, wiecie, nie był jakiś taki specjalnie upierdliwy, chociaż były takie momenty, że nie za bardzo się rozumieliśmy, jeśli chodzi o tą sytuację, no bo ja zrobiłem wszystko, co w swojej mocy, żeby to wyszło. Ale na przykład sytuacja jest dosyć niemiła zawsze. Warto o tym uprzedzać, że dopóki są jakby stare warstwy gdzieś na samochodzie, gdzie tylko picujemy, no to też nie możemy do końca jakby za to odpowiadać. I to są już, i taka już, a propos jeszcze jak mówimy o tym, to już taka renowacja, to uważam, że w kwocie 15-20 tysięcy do 25, jeśli to jest jakiś bus albo coś większego, jest w stanie człowiek zrobić, ma to w miarę sens działać i tak to by mniej więcej wyglądało. Przepraszam, taki okres jesienno-zimowy. Co tu cudak robi? No. W każdym razie tak by wyglądała według mnie renowacja i tak by wyglądała według mnie po prostu odświeżanie takiego pojazdu. No, na co się zdecydujecie, drodzy klienci, to już jest jakby Wasza opcja, ale pamiętajcie, że to są dwie różne rzeczy i na tą pierwszą rzecz, którą tutaj opisałem, to trzeba już naprawdę dużo pieniędzy i uwierzcie mi, to co Wy kładziecie na stole, to nie zostaje u lakiernika, bo często jest taki pogląd jakiś chory, co mnie chuj strzela, kurwica, że każdy myśli, że jak przynosi lakiernikowi 500 zł za element, to te 500 zł to jest dla niego. Nie, tam jest dla niego ze 100 albo mniej, a reszta to jest mieszalnia, wszelkiego rodzaju wydatki, towar, który nie jest drogi, energia elektryczna i tak to mniej więcej wygląda. Więc tym się różni renowacja od picowania. Trzymajmy się tego i będzie nam się dobrze żyło. Na razie.